chrześcijanie historię Jana Pawła, że tam apostoł Paweł był prześladowany, ale przecież ci chrześcijanie, którzy byli, to już nie są ci sami, bo jak weszli w pogaństwo, się zasymilowali z tym światem pogańskim, to te nie są ci sami. W krajach arabskich, czy tego
się islam już kompletnie wrażliwy na jakieś zbliżenie z chrześcijaństwem. Jeśli porządkując terminologię, możemy powiedzieć, że ekumenizm może dotyczyć jedynie chrześcijaństwa, różnych odłamów chrześcijaństwa. Nie możemy ustalać wspólnych wartości z islamem, który nie wierzy w boskość Jezusa Chrystusa, który nie wierzy w... No bo Jezus nie jest Bogiem, przecież w rozmowie z... Po co taka klecha tu, wiesz? Ale on miesza, bo Jezus nie był Bogiem. Nie będzie. Którego w islamie Bóg jest pojmowany zupełnie inaczej, jest nierozpoznany, tajemniczy, często kapryśny. Człowiek ma być niewolnikiem Boga, a nie partnerem, tak jak chrześcijańscy. Mówiąc krótko, islam nie jest personalistyczny. My jesteśmy religią personalistyczną. Tutaj nie ma żadnych stycznych. Dni islamu w kościele. Jakaś pomyłka. Oczywiście można propagować wiedzę o islamie, ale taką uczciwą wiedzę o islamie, bo to pomaga oczywiście we wzajemnym zrozumieniu się różnic różnych kulturowych, które pomiędzy nami zachodzą. Tak, ale niemożliwe jest religijne zbliżenie pomiędzy islamem a chrześcijaństwem. To jest kompletnie niemożliwe. Tak jak niemożliwe jest religijne zbliżenie między judaizmem a chrześcijaństwem. Jest jeszcze pewna taka grupa, która często pojawia się, czy też los tej grupy często pojawia się w doniesieniach prasowych stamtąd. Tą grupą są Jazyci. Kim są Jazyci? O, Jazyci to materiał dla poety właściwie. No, to niezwykła grupa. To są kiedyś Kurdowie. Teraz już przez samych Kurdów nie traktowani jak Kurdowie, ponieważ ich wyznanie to prawie 3000 lat. Bardzo antyczne wyznanie, takie eklektyczne, nasiąkające różnymi wpływami hinduskimi, islamskimi, chrześcijańskimi. No właśnie, no nigdzie nie ma chrystianizmu czystego, cały czas mówimy. To bardzo tajemnicze wierzenie, które... A on leci tam, wiesz, gdzieś szuka. Bardzo trudno jest wniknąć. Były czasy, kiedy w ogóle nic nie było. Chrystianizmu nie było, czasy średniowiecza, czasy ciemne. Nie było. To, że piekło nie istnieje, ponieważ zagasił je łzami Tekum Melek, czyli anioł Paw. Anioł Paw, który zbuntował się przeciwko Panu Bogu, ale w ten sposób najpełniej wykonał taką teodyceję boską. To jest niezwykle ciekawe. I w islamie, wśród jazyków rozpowszechnione jest przede wszystkim na modlitwie, bo to jest dla nas bardzo cenne. I myślę, że możemy patrzeć w Polsce z pewnym takim delikatnym optymizmem na przyszłość. Ja wierzę w to mocno, że to, co robimy jako kościół. W kościele katolickim dzisiaj straszne ludy były. Osobiście konsekrowane. A tu ładnie mówi w radiu. To będzie przynosiło swoje owoce. Choć na razie widzimy, że może jest troszeczkę gorzej, ale to sianie słowa, sianie Jezusa Chrystusa w sercach na pewno będzie ocalało dobrym później zbiorem. Myślę, że doświadczenie wartości życia ma wymiar ewangelizacyjny. Ktoś, kto jest zamknięty na wartość życia. Co głupi, no. Kolor wielbią, wiesz, kolor. Nie można mówić tylko o miłości do Pana Boga, nie tylko o miłości do człowieka. Znam takie przypadki, kiedy... To oni kolor wielbią, wiesz, kolor. One zbliżyły się. Kolor wielbią, wiesz. Poprzez wejście w temat wartości życia, jakby ta Evangelium Vitae, radość doświadczania wartości życia, tym osobom ta radość otworzyła także drogę do Pana Boga. Gdzieś była tama, był mur. Dlaczego był mur? No bo było odrzucenie wartości życia, a więc wrogość do życia powodowała także w sercu wrogość do Pana Boga. I dlatego też tutaj trzeba na tę sprawę spojrzeć. Dziadostwo, wersja demonstracyjna mi tu wyskakuje. Precz z tą wersją, bo ja znowu muszę się logować przez to. Ja nie chcę żadnej wersji demonstracyjnej. Ona wybija, wytrąca z pantałyku i ja się nie mogę do Banku Euro zalogować. Zaraz tak. Potrzebna jest powszechna mobilizacja sumienia, wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Tutaj widać, potrzebna jest to szerokie spojrzenie. 10 czerwca marsz dla życia i rodziny. O tym w naszej marszu części spotkamy na antenie Radia Maria.
godzinie 21.30 już zapraszamy wszystkich widzów, którzy są słuchacze Radio Maria. Temat obrona życia i rodziny. Naszymi gośćmi są ksiądz Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy konferencji Biskupatu Polski, ksiądz Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Mariusz Stupek oraz pan Paweł Kwaśniak, prezes Centrum Obrona Życia i Rodziny. Za tę część serdecznie dziękujemy naszym gościom, dziękujemy widzom telewizji Trwam oraz słuchaczom Radio Maria. Niech będzie pochwała Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Uwaga, w sobotę najbliższą, 2 czerwca, zapraszamy na festiwal zespołów dziecięcych i młodzieżowych. To już następny festiwal, oczywiście do Torunia, do sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazd Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II. O godzinie 9 rano msza święta w sanktuarium z wszystkimi zespołami. Następnie przechodzimy do amfiteatru. Amfiteatr tuż przy sanktuarium z widokiem na Wisłę w porcie Drzewny. Piękny widok, piękna lokalizacja. Od godziny 10.15 do godziny 13.00 w tym amfiteatrze występy konkursowe poszczególnych zespołów, zaś o godzinie 13.00 i 13.45 koncerty zespołów na bardzo wysokim poziomie. O 13.00 zespołu Racławice, o 13.45 zespołu Równica. To jest śpiew, tańce, po prostu piękne przeżycie. Młodzi, a już jak profesjonaliści. Natomiast o godzinie 16.00 zapraszamy wszystkich i z racji oktawy Bożego Ciała urządzimy uwielbienie. Będziemy uwielbiać Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie z tymi zespołami przez pieśni w sanktuarium. Po tej godzinie uwielbienia ogłoszenie wyników konkursu. Powiedzcie jedni drugim, a może tak pozytywnie to Was jakoś tak zachęci, a może to zachęci następnych do czynienia dobra z dziećmi i młodzieżą. Bóg zapewnia współpracę. W najbliższy poniedziałek, 4 czerwca, w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, do udziału w którym serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkają się przedstawiciele biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz oratorium o świętym Józefie w wykonaniu kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. O godzinie 18.20 Eucharystia, której przewodniczyć będzie ich homilię wykonać. O, patrz, patrz, dziady i reklama. Do cholery jasnej. Nie by ciekawie gada, a tu diabeł się reklamę wciska, jest? Może jaka cisza, jakiś pochód. Radości i smutki świętego Józefa na freskach Michała Wilmana. Całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 11 czerwca w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krośnie. 18 czerwca w parafii pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty w Szczecinie. 25 czerwca w parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Czechowicach, Dziedzicach i 2 lipca w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika i świętych aniołów stróżów w Zbuczynie w diecezji siedleckiej. Jest 19.30. Maria, katolicki głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drogie dzieci, serdecznie zapraszamy już za chwilę na spotkanie z aniołem stróżem, a po tej audycji na wspólną modlitwę z Waszym udziałem. Mam nadzieję, że będziecie telefonowały do
Radia Maryja, byśmy mogli wspólnie w ten dzień uwielbić Pana Jezusa, bo dziś przeżywamy piękną uroczystość Bożego Ciała, tak potocznie mówimy, ale jest to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Takie bajeczne wszystko jest. Czytajmy Anioła Stróża, Jezusa w Boga zamienili, w gwiazdy, w różne takie. O tak, już nie raz, nie dwa i nie trzy. Po czeskiej stronie zwędrowałem bajeczne, skalne mesto, a po polskiej nie mniej bajkowe góry stołowe. A ty, mała, też? Ja się w tych górach prawie zakochałam. Aha. Czuję się tam jak w krainie Narni. Jak ta Łucja z tej baśni wśród skamieniałych elfów, krasnoludów, faunów i innych dziwotworów. Aha. Tam nie trzeba zamykać oczu, by czuć, że się jest w środku baśni, bez wchodzenia przez drzwi starej szafy. A co powiesz o wspinaniu się po 665 schodkach na szczeliniec? Czuję się trochę jak na drabinie do nieba, wędrując razem z aniołami i z ich skrzydłami. Aha. A na szczycie mam błękit w oczach, wiatr we włosach i niebo w sercu. Wyżej, wyżej, nieba bliżej, każdy chciałby być. Nie wiem, czy każdy. Bo są tacy, co lubią siedzieć w dolinie czy w schronisku i tylko po cichu zazdroszczą tym tam w górze. A niech mi zazdroszczą. Ha, ha. Wciąż zazdrości trawa trzcinie, że wysoko rośnie tak. Trzcina krzewom, krzew leszczynie, drzewom zaś zazdrości krzak. Drzewa ptakom, ptaki chmurom, chaty domom, domy górom, wyżej, wyżej, nieba bliżej. Każdy chciałby być. A, a, a. Bo ja właśnie lubię góry za ich podniebność. I ja też. A tam w górze to mogę tylko zazdrościć ptakom i samolotom. No i aniołom oczywiście. A z powrotem po tych 665 schodkach to też tak sfruwasz, jakbyś skrzydła miała? Tym bardziej, że z tym niebem w oczach i chętnie bym o nim komuś opowiedziała. Ale ty to zrozumiesz, boś tam był, a ci, co nigdy nie byli albo nawet nie chcieli być, to mi nie wierzą i wcale za tym niebem nie zatęsknią. To całkiem tak jak z Majką i z Kajtkiem, gdy zeszli na dół z tego przedsionka nieba. Tak? Opowiedz, to ciekawe. Po 100 stromych schodkach Majka z Kajtkiem zbiegali jakby z pomocą skrzydeł. Jeszcze parę godzin temu wspinali się po nich z tajemniczym przewodnikiem, prowadzącym ich do przedsionka nieba, czyli podniebnej górskiej chatki z kapliczką. Było im tam tak dobrze jak w niebie, aż zasnęli. I sami nie wiedzieli już, co się działo naprawdę, a co im się śniło. Teraz chcieli opowiedzieć o tym reszcie dzieciaków obieży światów, którzy poszli do McDonalda, do akwaparku, na kolejkę linową i jeszcze gdzieś. Biegli więc jak na skrzydłach tam, gdzie mieli wszyscy się spotkać. Ale tam nikogo nie było. Rozglądali się zaniepokojeni i wtedy z daleka zobaczyli tego tajemniczego przewodnika, o którym góral powiedział im, że to przebrany anioł lub Pan Jezus. Teraz on pokazywał im drogę przez mostek. Ruszyli więc przez ten mostek do wysepki z wiatą i ławkami i już zobaczyli tam obieży światów, jak siedzieli, jedli i popijali. Dobiegli do nich i na ich pytanie, a wy gdzieście byli? Odpowiedzieli razem, byliśmy w przedsionku nieba, a zaprowadził nas tam przebrany anioł albo Pan Jezus. Na to obieży światy zaczęły się śmiać i pukać się w głowy.
Naprawdę byliśmy w przedsionku nieba, zawołali Majka z Kajtkiem. A było tam tak pięknie i cudownie i niebiańsko właśnie. Ale obieży światy nie chcieli im wierzyć ani słuchać ich dalej, bo myśleli, że zmyślają. No apostoł Paweł też jest bajarzem. Gdzie jest ten anioł, czy Pan Jezus? Majka z Kajtkiem spojrzeli na siebie i powiedzieli bezradnie: zniknął, ale gdzieś tu był przed chwilą. Ale już nikogo to nie ciekawiło, bo ciekawsze były wrażenia z akwaparku i z kolejki linowej. Jedzcie, bo pewnie zgłodniałyście bardzo, powiedziała pani opiekunka. Nie, myśmy się tam najedli, bo nakarmił nas sam... Majka z Kajtkiem umilkli, bo już nikt się z nich nie śmiał. Usiedli i w pewnym momencie zobaczyli niedaleko tego przewodnika. Pomachał im ręką, no i tu cudownie się uśmiechnął i zniknął. Tak, dobra. To był naprawdę on. Jest. Szepnęli dobra. Do siebie uszczęśliwieni. Wiesz, 697. Myślę, że choć lubię być blisko nieba, w górach i w kościele, to nie wiem, czy chciałabym zajrzeć do tego Bożego nieba i wrócić. A co, tęskniłabyś potem za nim strasznie? No, jest za czym. Nie o to chodzi. A o co? Martwię się, żeby nikt mi nie uwierzył. Aha. No bo jak apostołowi Pawłowi nie chcieli wierzyć Jezusowi, no to przecież mogłaś wyciągnąć wnioski dawno, że jest to świat szatana diabła. I skoro nikt nikomu nie chce wierzyć, no to wiadomo, że to jest świat szatana diabła. I czy to był drugi wiek, czy to był trzeci wiek, to były czasy odstępstwa, bo zaczęto wierzyć w słońce, albo że ten to pokazał, przyniósł, tamten to pokazał, przyniósł. I we wszystko zaczęto wierzyć. Boże, pogaństwo, nie wiedziałaś o tym. Radio Conchita. To tam śpiewały mi anioły, bo on podczas operacji był w niebie. Radio Conchita, Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Proszę być z nami. Mówił dokładnie, jak wygląda Pan Jezus i anioły, że Pan Bóg jest bardzo, bardzo duży i naprawdę kocha, patrząc każdemu głęboko w oczy. Opowiadał, co się zdarzyło przed Jego narodzeniem, o czym nie mógł przecież wiedzieć. Mówił, jak spotkał swoje babcie i prababcie, i dziadków i pradziadków, no i że w niebie nikt nie jest stary i nie nosi okularów. No, niebo istnieje, mówił ten mały wszystkim. Naprawdę! Ale wielu mu nie wierzyło. To tak, jakby zabrakło mu mostka do tych, którzy nigdy nie patrzą w niebo, nie marzą wcale o niebie i nie mają nieba w oczach. Jak ty czasem mała. Nie tylko wtedy, kiedy wrócisz z gór stołowych. Wiesz, o czym będę myślała i pamiętała? No. Żeby szukać takich słów mostków do tych ludzi od niedowiary. Aha. By i oni, choć przez mały kawałeczek chwili, za tym niebem zatęsknili. Ot co? I Pan Bóg kocha, nas bardzo kocha, nas bardzo kocha, uśmiechnij się. Przestań. Nie marudź. Wyjazd do Rosji jest Kamień Grosicki. Skrzydłowy biało-czerwony przyznaje, że w końcówce do Rosji. By nie przytrafiła się żadna kontuzja. Leci Lady Gaga. Której kontuzje są do Rosji, do Rosji. My o tym w ogóle nie myślimy. Koncentrujemy się na każdym treningu, na każdej minucie na boisku. No ale wiadomo, w życiu wszystko jest możliwe. To pokazały 2 lata temu mistrzostwa
ostatnie spanie przed mistrzostwami do Europy. I tu Radio Maria w nudy swoje wchodzi. Więc mówię, ale my o tym nie myślimy, patrzymy pozytywnie. To jest, wiecie Państwo, bajki. Bajka żydowska, bajka na dobranoc. Wchodzą w taką sferę byle jakości, czyli oręcz. Byle jakość balonu, oręcz. Więc nie obawiamy się o jakieś urazy, ale tak jak mówię, no, trzeba być gotowy na wszystko, ale jak człowiek myśli pozytywnie, to nic się złego nie dzieje wtedy. Kłopotów zdrowotnych nie ma Michał Pazdan, obrońca kadry wie jednak, co to problemy z kontuzjami. 2 lata temu przed Euro borykał się z urazem. Teraz jest w formie i jak zapewnia, skupia się na tym, by przygotować się do mundialu dobrze psychicznie. Ciśnienie będzie wzrastać, tak? Z każdym treningiem. Wieraci mieliśmy zgrupowanie z rodzinami, mieliśmy czas, żeby niektórzy zawodnicy, żeby mocniej potrenować, inni żeby odpocząć. Natomiast w Arumowie jest typowa praca, typowe przygotowanie do meczy i jak na razie wydaje mi się, że tak to wygląda, że jesteśmy właśnie typowo skupieni na treningu. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, to są mistrzostwa świata, to na pewno ciśnienie z każdym dniem będzie wzrastać. 2 lata temu miałem kontuzję pod sam koniec, przed samymi mistrzostwami. Nie grałem 1,5 miesiąca, dopiero wróciłem na ostatnie 3 spotkania. Także na pewno nie było tak, że miałem ona bardzo kocha. Znaczy za sobą, natomiast teraz w końcówkę lądy, oprócz 2 spotkań ona bardzo kocha. Byłem w rytmie meczowym i na pewno jest łatwiej, tak? Jest się w rytmie meczowym. A co będzie? No zobaczymy po prostu. Na pewno jest ten komfort, że grałem całą rundę i czuję się w optymalnej dyspozycji. Polscy piłkarze oczywiście pozostają w Arłamowie. Jutro czekają ich kolejne treningi. A przed nimi jeszcze sprawdziany w meczach towarzyskich. 8 czerwca w Poznaniu zmierzą się z Chile, a 12 w Warszawie z Litwą. To wszystko jeśli chodzi o piłkę nożną, a teraz w magazynie Lekkoatletyka i spotkanie z halową mistrzynią świata w skoku wzwyż, Kamilą Lićwinko. Zimą poinformowała, że nie wystartuje w tym sezonie, bo spodziewa się dziecka. Nie oznacza to jednak, że rezygnuje ze sportu. Tym bardziej, że jej mąż, Michał Lićwinko, jest trenerem skoku wzwyż i prowadzi halowego mistrza Europy Sylwestra Bednarka. Kilka dni temu Bednarek skakał w meetingu w Radomiu, a Kamila Lićwinko przyjechała z mężem, by mu kibicować. Niestety z wyczynową uprawianiem sportu musiałam sobie, na razie chwilowo odpoczywam, ale tak staram się... Zobaczymy ten nestbank, bo ja się nie mogę zalogować. Teraz pewnie hasło jakieś inne, teraz nie mam pojęcia. Na bieżni, na rzutnie, ten nestbank widocznie do dupy, trzeba będzie przejść do plus bank. Zobaczymy teraz plus bank. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że żal ci, no ale troszkę szkoda na pewno, że nie możesz być na skoczni. Do banku nest. Trzeba zobaczyć. Do banku nest. Trudno powiedzieć, no. Trzeba zobaczyć. Jak jestem na zawodach i widzę, jak skaczę, to bym poskakała, ale na razie cieszę się z tego, że mogę odpocząć i z tego stanu, w jakim jestem, więc myślę, że wszystko się dzieje nie bez przyczyny i tak, jak powinno być. Rzeczywiście dzisiaj warunki takie były dość mocno wietrzne, więc widać, że zawodnikom było bardzo ciężko skakać, ale rzeczywiście ja siedziałam pod parasolem, tego tak mocno nie czułam, ale jak tu stanęłam, rzeczywiście wiatr bardzo mocno wiał, no i zawodnicy nie tylko z poprzeczką, ale i z wiatrem walczyli dzisiaj. Mimo, że piękna, słoneczna pogoda, wysoka temperatura, ten wiatr przeszkodził im dzisiaj. Stan błogosławiony ci służy i no oczywiście czekamy na twój powrót. Stan błogosławiony. Tak, wrócisz, czy to uzależniasz od czegoś? Służy ci, służy. Na 100%. Trudno powiedzieć, jak będzie po urodzeniu dziecka, jak się zachowa mój organizm. Bardzo bym chciała wrócić i to jest dla mnie priorytet i razem z Michałem już stan błogosławiony. I znajomych, że w tej kwestii bardzo ciężko cokolwiek jest planować, więc zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Bardzo bym chciała i na pewno bym była rozczarowana, że nie mogę wrócić, ale też mam gdzieś z tyłu głowy to, że na pewno to nie będzie tak szybko, jak nie wiem, powrót po jakiejś innej przerwie spowodowanej czymś innym, nie macierzyństwem. No ale jestem dobrej myśli, naprawdę bardzo bym chciała wrócić i myślę naprawdę dość mocno o starcie na igrzyskach w Tokio. Córeczka czy synek, będzie się bardziej ją gdzieś tam motywowali, mobilizowali do skoków zwyż czy do pchnięcia kulą, bo przecież twój mąż, trener skoków zwyż, ale oczywiście kiedyś też utalentowany kulomiot. Myślę, że co sobie zechce, to wybierze. Na pewno my obydwoje jesteśmy, Michał był sportowcem, ale w sporcie cały czas jest, więc
więc nie będziemy jej na pewno tego odradzać, ale jeśli nie będzie chciała uprawiać sportu, to też chyba nie będziemy jej na siłę ściągnąć na stadion. Aczkolwiek podejrzewam, że pierwszą część swojego życia na pewno spędzi na stadionie. To będzie nieuniknione. Czekamy więc na powrót Kamili Cienko do lekkoatletycznej reprezentacji Polski, a w dzisiejszym magazynie to już wszystko. Rafał Bała, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Świat w powiększeniu. Przy mikrofonie Adrian Bong, zapraszam na magazyn międzynarodowy. Minister handlu USA Wilbur Ross oświadczył, że jego kraj nakłada 25% cła na stal i 10% cła na aluminium na Unię Europejską, Kanadę i Meksyk. Taryfy będą obowiązywać od północy w piątek czasu w USA. W świecie powiększeniu porozmawiamy też o Turcji, której prezydent prosi mieszkańców, żeby wyjmowali spod poduszek dolary i euro i wymieniali je na lokalną walutę lirę. Dlaczego? O tym za chwilę. A teraz jest z nami Beata Pomaska, korespondentka z Brukseli. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I jako, że zgodnie z powiedzeniem bliższa ciału koszula niż sukmana, zaczynamy od tematu nam, Europejczykom, bliższego. Stany Zjednoczone najpierw zawiesiły, a teraz wprowadziły sankcje na stal i aluminium. No, Bruksela musiała brać taki wariant pod uwagę. Czy można powiedzieć, że przysłowiowa klamka już zapadła i teraz trzeba będzie uruchomić plan awaryjny? No i jaki plan ma Unia? Wydaje się, że rzeczywiście Komisja Europejska spodziewała się takiej decyzji, bowiem no kilka minut po tej wypowiedzi amerykańskiego ministra handlu było już oświadczenie Komisji Europejskiej. Szef Komisji Europejskiej też podczas dzisiaj jednej z konferencji od razu skomentował tę decyzję. Komentarze łatwe do przewidzenia. Było też oświadczenie unijnej komisarz do spraw handlu, czyli decyzja niesprawiedliwa, niedopuszczalna, zły dzień dla światowego handlu. Nie można podejmować jednostronnych decyzji, które dotyczą światowego handlu. No i jest zapowiedź odwetu. To znaczy szef Komisji Europejskiej powiedział, że komisja już zwróci się do Światowej Organizacji Handlu i uruchomi procedurę rozstrzygania sporów, ale jednocześnie także przygotuje działania odwetowe. To, że jest już taka lista amerykańskich produktów, które mają być objęte kartami cłami, to już wiemy od marca mniej więcej, bo wtedy się zaczęły przygotowania, no bo też wtedy zapadła pierwsza decyzja o nałożeniu ceł, potem było to tylko czasowe i ten termin upływa właśnie dzisiaj i wtedy też już Komisja Europejska listę sporządziła, skonsultowała to z państwami członkowskimi. Na niej są takie pozycje jak motocykle, dżinsy, bourbon, masło orzechowe, sok pomarańczowy. Też komentowano tutaj w Brukseli, że te produkty zostały dobrane w sposób szczególny, żeby wywrzeć presję na senatorów i kongresmenów pochodzących ze Stanów, które straciłyby właśnie na wprowadzeniu karnych ceł. Na nic się to zdało, ale lista jest i Komisja Europejska informuje, że te cła zostaną nałożone. Oczywiście tutaj eksperci mają różne opinie, bo niektórzy mówią, że Komisja nie może od tak sobie nałożyć ceł, bo to by było postępowanie właśnie niezgodne z zasadami WTO i byłoby to otwarta wojna już handlowa i byłoby to postępowanie takie jak Stanów Zjednoczonych, a przecież Unia zarzuca Stanom i amerykańskiemu prezydentowi łamanie tych międzynarodowych reguł. Inni mówią, i że ci eksperci, którzy mówią, że nie można od tak nałożyć ceł na amerykańskie produkty, mówią, że trzeba złożyć właśnie, uruchomić procedurę rozstrzygania sporów, która może potrwać latami. I dopiero wtedy, jeśli Unia Europejska, jeśli przyznana zostanie racja Unii Europejskiej, to wtedy będzie ona mogła nałożyć cła. Ale są też i tacy eksperci, którzy mówią, że można to robić dwutorowo, czyli właśnie rozpoczynać procedurę rozstrzygania sporów WTO i jednocześnie nakładać karne cła. Także jeżeli chodzi o ten temat, to na pewno jeszcze będziemy dostawać informacje, jak dalej będzie wyglądać ta odpowiedź Unii Europejskiej. Roberto, jeszcze tak krótko, żeby zracjonalizować to, czy to ma większy negatywny wpływ geopolityczny czy ekonomiczny? Tylko tak krótko, proszę. Zdecydowanie to jest tylko jedna część pewnej całości, to znaczy cła nałożone na europejskie produkty to nie jest tylko ten jeden wycinek problematycznych kwestii na linii Waszyngton-Bruksela, więc to jest, nie ulega wątpliwości, że to jest problem geopolityczny, ale też i handlowy, no bo przecież wiadomo, że państwa europejskie zawsze reagowały nerwowo, kiedy na przykład Chiny dotarły
importowały swoją stal. Jednak stal i aluminium dla Europy jest ważna, to jest prężny przemysł. Najbardziej z tego, co z tych szacunków przedstawionych przez Komisję Europejską wynika, że najbardziej te cła uderzą w Niemcy, ale także te cła odczują czy Włochy, czy Wielka Brytania, czy Francja i Holandia, bardzo dziękuję. Także Polska. Za ten komentarz wciąż na gorąco, bo przecież sprawa jest świeża z Brukseli, Beata Pumecka i to wszystko w pierwszej części programu. Świat w powiększeniu. Turecka lira, co prawda w ostatnich dniach podniosła się z historycznego dna, jeśli chodzi o notowanie tej waluty, ale wciąż jej wartość spędza sens powiek tureckim władzom. W kraju wybuchł kryzys ekonomiczny, a to wszystko na niecały miesiąc przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi. Czy ta zapaść ekonomiczna może przeszkodzić prezydentowi Recepowi Tayyipowi Erdoğanowi w zwycięstwie wyborczym? I co stało się z tą lirą? O tym rozmawiałem z Karolem Wasilewskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W zasadzie trudno wskazać jeden czynnik, który doprowadził do tego radykalnego spadku tureckiej liry. Natomiast no, jest to oczywiście taka kumulacja różnych bardzo niesprzyjających tureckiej gospodarce trendów z podstawowym takim trendem, a mianowicie to, że od dłuższego czasu tureccy decydenci preferują cele polityczne nad cele gospodarcze. Nie wprowadzają w związku z tym reform strukturalnych, których turecka gospodarka potrzebuje. Nie rozwiązali takiego podstawowego problemu, gdy mówimy tutaj o lirze tureckiej, czyli dość dużego uzależnienia tureckiej gospodarki od napływu kapitału z zagranicy. No i teraz można powiedzieć, że to się zemściło. Prawdopodobnie decydenci zakładali, że te wszystkie problemy nie znajdą ujścia przed przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi 24 czerwca, a tu okazało się, że jednak zaczęły straszyć. Ale to też jest ciekawa hipoteza, bo niektórzy zastanawiają się tak naprawdę, co było pierwsze, jajko czy kura. A może inaczej, czy to, że prezydent mógł przewidywać załamanie się jeszcze większe tureckiej gospodarki, spowodowało może przyspieszone wybory, czy było wprost odwrotnie, że to właśnie wybory i te zmiany, które dokonuje Erdoğan, powodują stopniowy, pogarszający się kryzys gospodarczy. Jest trudno oczywiście rozdzielić te dwie rzeczy, tak? Ale może zacznijmy od tego wyboru. Bez wątpienia Tayyip Erdoğan jest świadomy tego, że turecka gospodarka potrzebuje reform. Reformy tak daleko idące, czyli reformy strukturalne, są z reguły reformami, które no, nie za bardzo potrafią zjednać elektorat. W związku z tym tutaj prawdopodobnie zdecydowało to przesunięcie tych wyborów, tak? Potrzebę reform strukturalnych. Nest Banking, Polinia dzisiaj jest nieczynna i w kółko powtarza mi to samo, więc witaj w Nest Banku. Z turecką lirą, jak wiele zależy od zaufania inwestorów do Turcji. Daj spokój. I to jest też bardzo ciekawy aspekt, bo mają taką reklamę. Co inaczej patrzą troszeczkę na turecką politykę. I zapraszam. Słuchali tego, co mówi Tayyip Erdoğan za granicą, czyli mamy świadomość reform. Och, zapraszam. Ignorowali to, co tej do reklamy. Tak, czyli na przykład kwestia niskich stóp procentowych. Och, zapraszam. Ekonomicznej, że wysokie stopy procentowe napędzają inflację. Problem pojawił się, gdy rzeczywiście w maju Tayyip Erdoğan pojechał do Londynu, tam wygłaszając różne przemówienia do inwestorów, powiedział im dokładnie rzeczy, których nie chcieli usłyszeć. Czyli po pierwsze to, że stopy procentowe, no to są, jak Tayyip Erdoğan często powtarza, to matka wszelkiego zła i że w związku z tym trzeba dojść. A po drugie to, że gospodarka potrzebuje radio Concita. O tym postrzeli, że Tayyip Erdoğan będzie miał jeszcze większą kontrolę nad polityką monetarną. Co to znaczy? Radio. Radio Concita. W sondażach przedwyborczych Turcy wskazywali, że sytuacja gospodarcza to jest chyba najpoważniejszy problem Turcji. Czy więc w tym kontekście kryzys gospodarczy może się przełożyć jakoś na wynik wyborów jakkolwiek? W czerwcu 2015 roku sytuacja była podobna, to znaczy też gospodarka znajdowała się na szczycie obaw tureckich wyborców. I co się wtedy okazało? Wtedy okazało się, że Partia Sprawiedliwości i Rozwoju straciła samodzielną większość. W wyborach w listopadzie 2015 roku, tych powtórzonych, to już terroryzm był na czele najważniejszych problemów według Turków. No jeśli ten scenariusz się powtórzy,
No to jest oczywiście scenariusz niekorzystny dla partii rządzącej i Tayyipa Erdoğana. Tutaj oczywiście pojawiają się już nawet takie prognozy, że no mało na razie kto wątpi w to, że Tayyip Erdoğan może przegrać wybory prezydenckie, ale pojawiają się już wątpliwości, czy Tayyip Erdoğan nie żałuje tego, że zmienił system, bo być może w tej sytuacji powstaną warunki do kohabitacji, tak? Czyli opozycja wygra wybory parlamentarne, a Tayyip Erdoğan wygra wybory prezydenckie. Problem polega na tym, że tak naprawdę oczywiście to, co widzimy w sondażach, jest na pewno niepokojącym trendem dla AKP. Na pewno jest trendem sprzyjającym opozycji. Jeśli znajdzie odzwierciedlenie w rzeczywistości, to rzeczywiście możemy o nim mówić jako o jednym z najważniejszych tak, trendów, który wpłynął na wynik wyborów. Natomiast no, znowuż problem polega na tym, że tak naprawdę o ile te wybory rzeczywiście są ważne z punktu widzenia gospodarki, o nich się mówi dużo, zwłaszcza opozycja o tym mówi, o tyle tym czynnikiem, który zaważy na ostateczny wynik wyborów jest coś zgoła innego. A to jest mianowicie wynik wyborczy, przyszły wynik wyborczy partii prokurdyjskiej, która jeśli wejdzie do parlamentu, no to z dużym stopniem prawdopodobieństwa Partia Sprawiedliwości i Rozwoju w tym swoim sojuszu z partią nacjonalistyczną nie będzie miała większości. Natomiast jeśli okaże się, że partia prokurdyjska, Demokratyczna Partia Ludów jest chociaż trochę pod progiem wyborczym, jej głosy przejmie Partia Sprawiedliwości i Rozwoju i prawdopodobnie w ten sposób zyska większość potrzebną do samodzielnego rządzenia. To, czy mówisz, mogłoby tak sugerować może tym, którzy nie śledzą na bieżąco polityki tureckiej, że w Turcji w czerwcu 24 dojdzie do wyborów parlamentarnych i prezydenckich całkowicie wolnych i sprawiedliwych, a też no, fakt faktem, że tak nie jest. I to, co powiedziałeś też wcześniej, że co ciekawe, że taki scenariusz trzeba zakładać, że być może opozycja wygra wybory parlamentarne, to mimo wszystko, przynajmniej obserwując Turcję z pozycji zewnętrznej, chociażby z naszej, brzmi tak dość no, niewiarygodnie, że tak mogłoby być. Jedna podstawowa sprawa jest oczywiście taka, że o tych wyborach nie można mówić jako uczciwych, tak? Opozycja nie ma równych szans. Czego najlepszym przykładem jest to, że lider ugrupowania prokurdyjskiego Selahattin Demirtas, lider, a zarazem kandydat na prezydenta, no przecież prowadzi kampanię z więzienia. Jest oczywiście skrajnie nierównomiernie rozłożenie czy nacisk na różne partie, między partią rządzącą a partiami opozycyjnymi w mediach. Jest wreszcie kwestia zmian prawnych, które pozwalają tureckim władzom na bardzo dużo, więc to jest takie jakby podstawowe urokowanie, tak? Te wybory nie są uczciwe w takim sensie, jakim my tutaj mówimy. Natomiast jest jedna kwestia podstawowa i tutaj zwróćmy uwagę na to, co się stało z turecką lirą. Inwestorzy, bo zasadniczo kurs waluty jest pewnym sygnałem od inwestorów. Inwestorzy pokazali, że nie podoba im się kierunek, w jakim zmierza turecka polityka. Nie podoba im się proces przede wszystkim konsolidacji władzy w rękach Tayyip Erdoğan. I teraz pojawia się pytanie, czy w takich uwarunkowaniach Tayyip Erdoğan i tureckie władze będą sobie mogły pozwolić na to, żeby wybory były wątpliwe. No niektórzy twierdzą, już takie głosy się w Turcji też pojawiają, że nie. Że to jest właśnie coś, co może skłonić tureckie władze do tego, żeby wybory były jak najbardziej uczciwe. I na tym kończymy dzisiejsze wydanie Świata w powiększeniu. Adrian Bąk, do usłyszenia. Reklama z wystąpieniami publicznymi. Oj, Maciej Bąk! Szkoli na poważnie. No kurwa, dlaczego te dziady, one nie rozumieją, że ta reklama im psuje? Bo radio niby oryginalne, ale reklama to przecież zarobek. Oni ciągle zarabiają. Coś okropnego. Oni tego jakby nie rozumieją. Przepraszam. Oni nie rozumieją, że sobie psują, bo przecież wiadomo, reklama to reklamują jakiś śmieć, reklamują coś, aby to sprzedać. No to więc ja nie wiem, po co oni to robią. I samo słowo reklama, wiesz, to już działa odstraszająco, odrażająco. No na ludzi myślących, no przecież może być jakiś nawet i dobry przedmiot, dobry lek, ale same te takie, wiecie Państwo, zapędy lichwiarsko-żydowskie, no teraz jest linia myślań. I teraz ja wiem, że jest walka. I to będzie walka, proszę Państwa. To nie jest takie śmieszne wcale. No, to nie jest wcale śmieszne. To nawet może być i smutne. No.
Konchita, uśmiechnij się. Twa Matka Boska, Twa Matka Boska, Twa Matka Boska, uśmiechnij się. To radio, radio, to nasze radio, to nasze radio, uśmiechnij się. To nasze radio, to radio, 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 to nasze radio, uśmiechnij się. To nasze radio, radio jakby Konchita, radio jakby medium, uśmiechnij się. Dlatego, że ja żadną wróżką nie jestem, dlatego, że radio Konchita, Konchita, radio Konchita. Radio Konchita, radio, radio Konchita, radio, radio, radio. Och, nasze radio, radio Konchita, radio, radio, radio Konchita, uśmiechnij się. To nasze radio, radio, radio Konchita, radio, radio Konchita, o nic się nie pyta. To nasze radio, 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 to nasze radio. To radio, radio, radio Konchita. Och, Konchita, to nasze radio, radio. Radio Konchita, radio, to nasze radio. O radio, uśmiechnij się. To nasze radio, radio, radio Konchita, radio, 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 uśmiechnij się. To nasze radio, radio Konchita, radio Konchita, uśmiechnij się. To nasze radio. ...ją i Japonią. Polacy napisali największą na świecie encyklopedię o górach. Liczy 7 tomów i łącznie ponad 5,5 tysiąca stron. Powstawała 12 lat, a w jej tworzeniu wzięło udział kilkunastu autorów. Polacy, haseł, mówi Stanisław Pisarek, wydawca wielkiej encyklopedii. Tak napisali. Tom pierwszy to jest wprowadzenie i hasła ogólne. Tom drugi, trzeci, czwarty i piąty to są hasła geograficzne poszczególnych kontynentów. O, Polacy napisali największą encyklopedię o górach. ...gór i alpinizmu na świecie, jak to, które powstało u nas w Polsce, w naszym języku. W ramach Polskiego Festiwalu Media Travel w Stanach Zjednoczonych pokazane zostaną prace i dokonania polskich podróżników. Wydarzenie potrwa do 3 czerwca.
do 3 czerwca. Jutro ciąg dalszy upałów, po południu miejscami może padać i grzmieć. Na jutro ciąg dalszy stopni na wschodzie do 32 na upałów. Zachodzie. Nad morzem od 24 do 25. Jutro ciąg dalszy. Sobotę i niedzielę najcieplej będzie na zachodzie kraju do 30 stopni, w centrum 29 stopni. Ochłodzenie nadejdzie dopiero we wtorek. Tej nocy jedynie na zachodzie, w centrum i na południu kraju na niebie więcej chmur i możliwy deszcz. Temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 18 w Wielkopolsce. Dopiero we wtorek ochłodzenie przyjdzie. Ochłodzenie. Kimli, kimli, uśmiechli się. Poleciało minęła 20.06, rytm Polski Radio 24, czas na pożyciołowe, rozważania. Naszym gościem jest dr Marek Kotyński, redaktor... 26, a tu Boże ciało. Czy wie o tym... 26, czy można powiedzieć, dlaczego jest... Czy masz co jeść? No i do Kimli zapraszamy do garderoby Kimli na wernisaż wkrótce. Może poza świętami maryjnymi, ale i te często dzielimy z Kościołem prawosławnym, to pozostałe wszystkie uroczystości... No ale się pod prawosławnych proszę nie podszywać, no to gdzie to, z czym do ludzi? Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wielki Piątek, Wielki Czwartek, wszystko wszyscy mają. I nagle wyskakuje taka uroczystość jak Boże Ciało. Oni wszystko wszyscy mają, świętami się upajają. Przecież te święta to były specjalnie dane przez Jahwę, bo wyobrażały przyjście Jezusa Chrystusa, Jego barankowość. A oni to wszystko mieli gdzieś i Jezusa zabili i tylko sobie świętują. Co wiąże się z tym, że my wierzymy, że w Eucharystii... Wierzymy. To nie to, co my wierzymy, co Jahwe kazał, co było potrzebne. Wierzyć, a no wierzymy, co my wierzymy. Duszą również i swoim bóstwem. I wierzymy, że ta Eucharystia trwa nie tylko podczas sprawowania samej najświętszej ofiary, ale również wierzymy, że zmiana, która dochodzi w chlebie i w winie, trwa. To znaczy na przykład... Wierzymy, że... Co więcej, chrześcijanie... Wierzymy, że... Uważają, że... Uśmiechnij się... ...naszego sakramentu. A zatem... Wierzymy, że... Wierzymy, że... ...tylko dla nas dar, ale wierzymy, że... pokarm na... Uśmiechnij się... ...tylko na życie wieczne.